15, ostatnia już w tym roku kolejka A-klasy sezonu 2022-2023. LKS Roztocznik podejmował Czarnych Wałbrzych. Oto składy, w jakich wystąpiły obydwie drużyny. Goście Czarni Wałbrzych w strojach zielono-czarnych. Gospodarze LKS Roztocznik stoje żółte. Sędzią głównym tego starcia był pan Adam Żuk. Przed tym meczem w tabeli sytuacja przedstawiała się następująco. Czarni Wałbrzych, goście na 15 miejscu, 10 punktów. Gospodarze LKS Roztocznik, 11 pozycja, 15 oczek w dorobku. No i wydaje się, że zarówno jedna, jak i druga drużyna będzie jeszcze przez długi czas walczyć o utrzymanie w A-klasie. Tak więc był to mecz o przysłowiowe 6 punktów. Dość trudne warunki, trochę jeszcze zalegającego śniegu. Ale mecz jednak się odbył. Sędzia zdecydował, że warunki pozwalają na grę. I za chwilę początek tego spotkania. A macie już poprawione ten stan murawy? I rozpoczynamy pierwszą połowę meczu. LKS Roztocznik, Czarni Wałbrzych. Słabo. Rzut rożny dla gospodarzy, dośrodkowanie na długi słupek i świetna sytuacja. Przemysław Brejak pudłuje. W odpowiedzi Czarni Patryk Marszałek do Bartłomieja Kulika. Bartłomiej Kulik, uderzenie po długim rogu, piłka obok słupka. I kolejna sytuacja dla Czarnych, Bartosz Supik do Patryka Marszałka. Ten zagrywa w stronę Łukasza Misiaka. Błąd obrońców LKS-u, wpada w pole karne Łukasz Misiak. Łukasz Misiak, sprytne uderzenie po długim rogu. I w 18 minucie meczu Czarni prowadzą 1-0. Nie damy się! Czarni! Czarni! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Ale gospodarze nie poddają się. Maksym Huda do Artura Zajączkowskiego. Świetna sytuacja. Wychodzi z bramki Bartłomiej Rudnicki i zażegnuje niebezpieczeństwo. I jeszcze jedna sytuacja dla gości. Artur Zajączkowski do Adama Tyca. Broni Bartłomiej Rudnicki. Jeszcze Mateusz Szot. I wyjaśniają sytuację obrońcy czarnych. A to już odpowiedź czarnych. Patryk Marszałek do Łukasza Misiaka. Wychodzi na czystą pozycję zawodnik czarnych. Jeszcze podanie do Bartłomieja Kulika. Bartłomiej Kulik. 0-2. 39 minuta meczu. A to już kontratak LKS-u. Mateusz Szot. Jest Maksym Huda. I piłka trafia do Artura Zajączkowskiego, broni bramkarz czarnych. Jeszcze Artur Zajączkowski i tym razem słupek gratuje zespół gości. A to już doliczony czas gry w pierwszej połowie. Rzut wolny dla czarnych, Patryk Marszałek do Bartosza Supika, broni Wojciech Polański. I była to ostatnia sytuacja w pierwszej połowie, która zakończyła się wynikiem 0-2. Nie? Ja też ostatni idę się zagrzać, bo co? No idę, tylko... I to już fragmenty drugiej części spotkania LKS Roztocznik, Czarni Wałbrzych. I rozpoczynamy od akcji czarnych. Łukasz Misiak. I piłka trafia do Patryka Marszałka. Uderzenie z dystansu i minimalnie nad poprzeczką. I w odpowiedzi zespół gospodarzy. Piłka już w polu karnym czarnych. Sebastian Kamiński zablokowany. Próbują wybić piłkę obrońcy czarnych. Jeszcze dośrodkowanie. Artur Zajączkowski i pewna interwencja bramkarza czarnych. A to już kontratak zespołu czarnych. Jest na prawym skrzydle Alan Sowik. Wciąż Alan Sowik.
Podanie na drugą stronę boiska. Sebastian Przeborowski. Dośrodkowanie. Łukasz Misiak. Świetna sytuacja. Faulowany przez Wojciecha Polańskiego. I będzie rzut karny. Wykonawcą jedenastki. Sam poszkodowany. Pewne wykończenie. I jest 0-3. 71. minuta meczu. Łukasz Misiak. Brawo, chyba. Trzy to chyba. Jeszcze jedno to nie rosło. Mimo wszystko zespół gospodarzy nie rezygnuje. Adrian Chmiel zagrywa do Adama Tyca. I ponownie lepszy Bartłomiej Rudnicki. Rzut z autu. Adrian Chmiel. Zganie piłki głową. I Mateusz Szot trafia w słupek. I tym razem w ataku czarni. Tadeusz Chodacki pędzi lewą stroną, zawodnik czarnych. Podanie do Wojciecha Kowalczyka, ten do Patryka Marszałka. Patryk Marszałek. Wykończenie ze stoickim spokojem. 80. minuta meczu. LKS Roztocznik, Czarni Wałbrzych. 0-4. I to była ostatnia godna uwagi akcja w tym spotkaniu, które zakończyło się wygraną czarnych 4-0. Dziękujemy obu zespołom za walkę, czarnym gratulujemy. Było to wbrew pozorom bardzo ciekawe i wyrównane spotkanie. Gospodarze byli tego dnia wyjątkowo nieskuteczni. Czarni bezlitośnie wykorzystali błędy przeciwnika. I to Wałbrzyszanie po zakończeniu cieszyli się ze zdobycia 3 punktów. Na pewno ta wygrana poprawiła trochę sytuację w tabeli czarnych. I wszyscy liczyliśmy na kolejne dobre mecze Wałbrzyszan. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.